Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Custom Level do Tomb Raidera o nazwie Beyond the Skion. Jest ze mną oczywiście Deseo. Hejka, kochani. I znajdujemy się w poziomie Congo Mountains, Man or Beast. Tak. I co? I działamy. Mm-hmm. O, update już mam. Ja tak samo. Czekaj, co my tu mamy? Uuu, czyli w tym levelu są trzy sekrety. No to co, to będzie już koniec? No w sensie zostały nam dwa levele, to nie wiem, czy to jest jakby rozdzielone, te sekrety na te dwa levele, czy... Bo tam jest w nawiasie jedynka taka rzymska, tak, nie? Tak, więc pewnie to jest part 1 i pewnie no, będzie part 2. No i part 2, więc nie wiem, czy wszystkie trzy sekrety będą w tym parcie, czy to będzie rozdzielone, nie mam pojęcia. No, okaże się. Musimy eksplorować jakieś tam starożytne ruiny, pokonać jakichś strażników miasta, tego zapomnianego. I oczywiście zwrócić ten ostatni skion do tej bezpiecznej lokacji. Mhm. Dobra. Co my tu mamy? Nowego. Ja to sobie najpierw... To jest do przesuwania. Właśnie patrzę, czy to jest do przesuwania. Tak, to jest. Ale nie... przesunąć. Aha, dobra. Przesuń i dźwignie ci odsłoni ten klocek. Mhm, widzę. Tym, że znowu tkniemy na początku, jak zawsze. Ale wiesz co, te początki tutaj są takie specyficzne, tak, właśnie zauważyłam. To prawda. A, bo my tą drabinką... Coś się otworzyło. A, tu się klapa tak, otworzyła. Tak, tu klapa. A, jestem fajne, na górze. Fajne, słyszę też. O Jezu, tu jakaś pułapka. No, o Boże. Okej, a tu? Z tyłu? Tu jest jakaś apteczka. Zanim na tą pułapkę tam pójdziesz, tak. To tutaj jest chyba zakłócania, tak? Tak, duża no. Apteczka. No jeszcze tylko, gdyby ona tam chciała... O, dobra. No to już się zaczyna ostro. Od pułapek. Jest dziwna tekstura w ogóle na podłożu przy tej pułapce, nie wiem. Chodzi. Już tam idę. Wow. Dobra, nie zabrało mi życia. Mhm. To coś we mnie strzela! Okej, okay, to ja się przygotuję może. Co my tu mamy? Uzi? Jezus Maria, sorry, Boże, co tam się dzieje? Przepraszam. Jezu, przestraszyłem się. Nie, ja no muszę nie, to wczytać. Nie, zabrało życia. Tam jest wyskocznia, od razu ci powiem. Taka tekstura to jest wyskocznia i mnie wywaliło do góry i zginąłem od aha, razu. Aha, okej, okay, to czyli... Tam jest chyba dwóch gości, tych takich strujeczki. O Jezu! Jezu, no ja i weszłam, no weszłam stricte na tą wyskocznię, no. Ale ja też za każdym razem to mi się dzieje. Najgorsze jest to, że ja tu wskakuję, od razu mnie cisną, nie? Mhm. To giń! Jest? Wiesz co, ja tu tracę życie, niestety. Wiesz co, ja znowu zginęłam. Nie wiem, jak to zrobić tak, żeby było no, dobrze. No, wiesz co, straciłem trochę życia. Mam teraz 3/4. Nie wiem, jak tobie się to uda. Nie, bo strasznie we mnie też cisną, no, a nie chcę. Ale wiesz co, tu będzie ciężko, bo ten jeden jest na górze, strzela do ciebie z tej takiej rurki. A ten drugi do ciebie zeskakuje i ona celuje w tego, który do ciebie zeskoczy, a tamten jednocześnie cały czas w ciebie strzela, więc to jest takie słabe. Ja sobie to zapiszę. Ale on jest tutaj, dobra. Ja sobie to zapiszę, więc jeszcze raz może spróbuję to zrobić. Chcę teraz mniej życia stracić. Kurde, teraz mnie pułapka zabija, nie? No też mam 3/4, ale zrobię to jeszcze raz. Ja też właśnie próbuję jeszcze raz. Strasznie cisną, panowie. To może teraz będzie ciut lepiej, zaraz zobaczymy. No nie wiem, podobnie, za każdym razem mam 3/4, tak mi się wydaje. Kurde, nie mów, że to zrobisz bez utraty, bo upadnę. No nie, nie bez utraty, nie ma takiej opcji, no dobra, cały ale... czas tracę, to dobrze, ale no troszkę minimalnie, troszkę lepiej? Więcej niż aha. 3/4 mam, no. No to troszkę. Ciężko mi teraz powiedzieć, dobra, już to zostawiam, nie chcę mi się z tym bawić. Najwyżej przegram ten challenge, trudno. Nie, nie, znaczy wiesz co, ja ciągle staram się zastanowić, co się wydarzyło, że ty masz o tą całą jedną ja apteczkę. Ja też w sumie, ale ja to bym, potem... Ja bym... Ale wiesz co, no ja bym obstawiała, że jedną małą, bo była owszem taka sytuacja, jak kojarzę, żeśmy mówili, że okej, okay, i ty mówiłeś, dobra, to będę tam jedną połówkę jakby do tyłu. Tak, było ale, coś takiego, no. Ale nie kojarzę, żeby była taka sytuacja
Z tym, żeby aż jedna duża albo dwie małe, no nie wiem. No nie wiem, to na pewno ogarniemy na końcu, myślę. Wiesz co, teraz ci powiem, że jest jeszcze gorzej, bo tutaj też tracę życie, jak skaczę na tej wyskoczni, nie? Tak, ale ja się próbuję tu dostać, ale ty już na wyskoczni skaczesz? Znaczy, no, skaczę na wyskoczni i próbuję się dostać tam na takie platformy. Na górze są takie. Znaczy się, ja wskoczyłam w jedną wnękę. Czemu na platformę? Jest wnęka, faktycznie. Ale to są wnęki na dole. Znaczy tak, w jednej wnęce byłem i tam nic nie było, natomiast teraz wskoczyłem do drugiej wnęki i tu jest, nie wiem co, jakaś włócznia? A nie, to jest miecz jakiś. Nie mogę... Nie mogę tam wskoczyć, nie mogę sobie nacelować. Maczet, Lara. Czyli maczeta po prostu. To będzie pewnie służyło jako łom, czy coś w tym stylu. A do tej drugiej wnęki jak też żeś wskoczył? Aha, chyba z tej wyskoczni, tak? Tak, 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 wszystko z tej wyskoczni, bo z dołu tak po prostu nie da się nigdzie doskoczyć. Ta maczeta jest w tej wyższej jakby wnęce, bo tam są takie dwie niżej wnęki i jedna taka wyżej, chyba tam stał ten gościu i w nas strzelał. W tej wnęce, w której jest ta maczeta, to właśnie chyba był ten gościu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mhm. To kieruj się tam, natomiast no zebrałem ją i nie wiem co dalej. No ja próbuję, słuchaj, wskoczyć w tą drugą wnękę z tej jednej, ale chyba muszę jednak od dołu, tak jak twierdzisz. No nie mogę. Ja pierdzielę, jak ktoś tam wskoczył. Bo tam były dwie wnęki obok siebie na tym niższym poziomie. Właśnie, no właśnie o tym mi chodzi. A ty tam byłeś w obydwóch? Nie, w jednej byłem. Właśnie teraz zauważyłem tą i tam drugą. Są takie kolce. Ale znaczy nie kolce, tylko taka jakby ściana z takich... To pewnie tą maczetą będzie można się tam, tak, wiesz, przedostać. A masz tą tą maczetę? Znaczy no ja teraz zebrałem, ona jest tam na górze. A, no to idę na górze po maczetę. To nie, to tak nie. Ale ja nie wiem, jak ja mam bezpiecznie zejść na dół. To jest najgorsze. A ty ją zabrałeś, w ten sposób. Dobra. Tak, z... tej wyskoczni. Dobra, jestem. Udało mi się. Tak. Tak, i tutaj maczety można użyć. I ona tego używa tak jak łomu. A, podobnie. Dobra, a na tych, jak wziąłeś maczetę, to tam są jeszcze takie kładki, nie? U góry. Ja wskoczyłem tam. Wskoczyłem, ale tam nic nie ma. To jest pozamykane i ja tam nic nie widziałem. A powiedz mi, jak ty stąd skoczyłeś, żeby nie stracić HP? Tak po skosie, na dół bezpośrednio do tej wnęki niżej, tam gdzie tej maczety trzeba użyć. Tylko tak ona mi się troszkę zbagowała, bo tam jest taki, nie przez wiem, konar. Ten pień. No właśnie, to ona tam jakoś tak wyminęła. No nie, ja tego nie zrobię. No mi się udało, więc nie wiem, próbuj. No jak zwykle. Nie no, często tobie się też udaje coś pierwszej zrobić, proszę cię. Tak. I coś się otwiera i pewnie te kraty na górze tam, przy tych kładkach. No dobra, oczywiście. Udało się. Czyli znowu... Udało się. Spoczko. Masz szczęścia. Okej, mam na dźwignię. I teraz znowu z wyskoczni trzeba skorzystać. Aha, bo to u góry coś się otworzyło, tak? Tak, przy tych kładkach właśnie drewnianych. Aha, dobra. Jezu, ale początek już jest taki... tricky, że tak powiem. O nie, czekaj, to jest mało. Chyba, ona mnie zaatakuje? Znaczy taki szympans. To są te z tymi tyłkami gołymi, tak? No, jeszcze wypina się do mnie bezczelnie. A one nie atakują, dobra, spoko. No to dobrze. To tu nie ma sekretu żadnego. No dobra, to idę na górę. No jest tak, jaka muzyka się włączyła. Dobra, tu jest kolejna małpka. Wow, Jezu, nie, ja ją w nią szczeliłam. Kurde, niepotrzebnie. To jest jakaś taka korbka w tej skrzynce do rozwalenia. Jabłeczka duża. W ogóle ta małpa mi się zbakowała. Widzę, jest korbka jakaś. I co to jest? Gdzieś to jest chyba kolejna wyskocznia, nie chcę ci nic mówić. Tak, widziałam właśnie. Ale patrzę, czy tutaj tego się nie da... Właśnie nie da się wiem. Tego przesuwać? Co to jest? Jakaś taka dziwna ta skrzynia, nie? No ta skrzynia dziwna, ale były już wcześniej chyba takie. W ogóle nie będę tego komentować, że ta małpa przed chwilą siedziała na tej wyskoczni i po prostu sobie siedziała i nawet ją to nie tknęło. Jezu. Dobra, a jak z tej wyskoczni? W którą to stronę? Nie wiem, czy nie tam na ukos do tej... Zaraz ci powiem. Poczekaj, czy się da, czy nie? Tak, na ukos na taki mostek jakby wskoczyłam. Tak, to też mi się udało. Tak. To jestem na mostku. I teraz co? Tam naprzeciwko? Taka skała wyżej jeszcze. Albo tego mostku.
Aha, tutaj takie... dobra, widzę. No, takie podwyższenie. Okej. Okay. To dalej. Naprzeciwko? No właśnie nie wiem, zaraz zobaczymy. Kurde, to będzie ciężkie. Czekaj, czekaj, czekaj. Oh my god. Czekaj. No, chyba tak. Nawet tak mi nie wyskoczyła, wydaje. Nie? Aha. O, udało mi się. Za drugim razem. Przeskoczyłem naprzeciwko. Mhm. Ale z pełnego rozbiegu, czy z shifta? Wiesz co, z pełnego. Tylko tak w ostatniej chwili ten alt trzeba nacisnąć, żeby ona z tego dzióbka jakby wyskoczyła, nie? Mhm. No, zobaczymy. Jestem wyżej. Dobra, udało się też za drugim. Jak zwykle wzorujesz się na mnie? No ja nie wiem. Muszę się na kimś wzorować, też ty jesteś autorytetem, mój no królu. No tak, już było powiedziane, fakt. No. Jezu, aż mi się tak, wiesz, cieplutko na serduszku zrobiło. To dobrze. Okej, okay, jestem na górze. Na górze jest jedna apteczka chyba, mała, tam... Jak okrążysz tą dziurę, nie? No jest, widzę. Idziemy dalej. Tu jest pochodnia, tu jest dźwignia. Wiesz, że musimy się dobrze rozglądać za tymi sekretami. No, byłoby przykro, gdybyśmy byłoby przykro w tym ostatnim levelu, tak. Nie? O mój Boże, to jest czasówka ta dźwignia. Co ona otwiera? Wiesz co, wysuwa taki blok. A, jest, widzę. Tylko on to tak na styk chyba ta czasówka, bo on praktycznie nie wysuwa się i zaraz mi się zasuwa. A, to jest manki na nim jest, dobra, widzę. A, okej. Okay. I złap się, dobra, udało mi się. Ale tak trochę cheatem, bo już ten klocek się obsuwał, a tak. Ona stała, wiesz. Wiesz co, bardzo często spotykam się z tym w customach, że ona ciągnie dźwignię, a jakby lewituje w powietrzu, nie? Okej, okay, tam jest dźwignia naścienna na koniec. Nie, nie mogę. Panki. O Boże, co ja robię? Chcę szybko, dobra. Szybko i się wyszybkowało. Na spokojnie. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakieś dobra. Skrzynie. Czy to się przesuwa? Nie. A to już kolejna ta naścienna nie jest czasówką? Nie, na spokojnie. To się otwiera przejście tam obok tej dźwigni, która tę czasówkę, wiesz, poczynała. To jest dziwne. Taki jakiś uchwyt, ale nie mogę nic z tym zrobić. Pokazać mi to? Widzę już ten uchwyt, wiem o co ci to chodzi. I właśnie nie za bardzo ogarniam. O, to jest amunicja do rewolweru, więc w sumie może gdzieś trzeba strzelić w coś. Jeżeli dają amunicję, to może tak być. Mm-hmm. Ale w co? Zaraz zobaczymy. To jest jakaś lina! To podnieść? Da się. W tej skrzynce, którą się rozwala pistoletami, jest lina. Ale chwila, a co tu się rozwala? Bo ja nie widzę. No tu są jeszcze. Dobra, jest. Nie. A tu jest, okej. Okay. Mhm, dobrze. Może to się a da może połączyć. To trzeba coś połączyć? No właśnie, tak, dokładnie. Ta wyciągarka się chyba z tego zrobiła. Pseudo. Tak, no. To myślisz, że to tego uchwytu? Zaraz ci powiem. Bo tam jest taka skrzynia z takim dziwnym czymś. Nie, przy tym uchwycie nic się nie dzieje. A to jest taka, nie a wiem, do tej skrzyni taka. Takiej tutaj, taka skrzynia tu jest taką blaszką. Dobra, o właśnie, jest. Do tego trzeba. Mm-hmm. Ale fajny o. Patent. Mega. Mega mi się naprawdę to podobało. Naprawdę fajnie. No. Ty, ale czekaj, wiesz co? Zaraz zobaczymy, czy my tego nie musimy zabrać, bo spotkałam się też w customach, że na przykład użyłam łomu i trzeba było go zebrać. No. Wiesz co, ale nie da się chyba tego nie da się. Zebrać, no. Mm-hmm. Tu mamy pochodnie, Boże, jak ja nienawidzę pochodni. O, ale czekaj, bo jeszcze tu jest do ten, no. Jeszcze jest do tej maczety. Ale czemu nie mogę tego użyć? O, teraz mi się udało. Ona mi chciała cały czas brać ten pochodnie, nie? Zamiast maczety używać. No wiem. Ale nie idziemy tu z pochodnią chyba, nie? No chyba nie, wiesz co, na razie przejdę tak po prostu, zobaczymy co tu jest. Tego. Może jakiś sekret? No, wiesz co, jest... To jest klapa do otwarcia? Tak, klapa jest. Jest klapa, widzę. Ja ciągle myślałem, że to jakaś dźwignia, a to klapa. A tutaj nic więcej nie ma? Dole jeszcze. Tu jest amunicja do shotguna, nie wiem, czy widziałaś. Nie, jeszcze nie. To jak będę wracać. Dobra, na takim podwyższeniu tam.
teraz tu idę tam na górę. Klucz to jest jakiś, patrz. Czyli to trzeba było sekret. Tu iść. Patrz, jacy, no. No jest, faktycznie, mamy to. A ja nie widziałem żadnej dziurki na klucz. A to co jest? Żeśmy stąd przyszli? To? Tu jest jeszcze... Tu coś jeszcze jest. Aha, tu jest ta amunicja, dobra. Tak, już teraz znalazłam. I chyba więcej tu nic nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje. No wiesz co, chyba nie. Dobra, biorę pochodnie. Gdzieś tam wcześniej w pomieszczeniu był chyba ogień, nie? Ale co my mamy podpalić? No właśnie... Ale tu są takie pochodnie do podpalenia, w tym pomieszczeniu. W którym? Tutaj właśnie, gdzie używaliśmy tej takiej wciągarki. Okej, dobra. A gdzie ty jest ten ogień? Tam jeszcze przy wcześniej? Przy czasówce. Aha, dobra. Są takie dwie pochodnie tutaj. Masz te pochodnie. A, tu są. Jak się wchodzi, dobra. Tak. Mam nadzieję, że mnie to nie podpali. Coś się obsunęło? No właśnie, tylko co? A, tu ten klocek i trzeba tu klucz użyć, okej. Okay. Bo tu był taki klocek wcześniej, wiesz? A, jest, faktycznie, dobra, mam. Czyli pochodnie w ogóle olewamy, tak, już? No chyba tak. A. No, na razie idzie sprawnie. No dobra, tu mam jakąś pułapkę i znowu coś, torch, no, aha. Wiesz co, wrzućmy tutaj tą pochodnię. A, to jest tak samo jak wtedy. Jest tak, znowu jest ta informacja. Dobra, to może znowu jakiś, wiesz, jakiś, coś się stanie, nie? Jak to zrobimy? Tak. Tak jak wtedy się obsunęła skała. No, dobrze by było. No. Dobra, wrzuciłem. Ale nie usłyszałem nic. Nie wiem. Jak już tak piszą, to lepiej jest to zrobić, no to nie? Fakt, to fakt. Żeby nam później ta gdzieś, tam dalej ta pochodnia nie była, wiesz, potrzebna. Mhm. Wiesz co, tu mam te strzałki, ale one chyba są spoko do przeskoczenia. Nie, one są okej. Tak? O, dobra. W razie mało przeciwników. Ej, tu jest taka wnęka na kucaka po no tych widzę. Strzałkach. Jest wnęka i można iść dalej. No to co, najpierw kucaki. No tak, to po kolei będziemy szli. Zanim tam dalej w głąb... A, tu jest apteczka tylko, dobra. Ale strasznie dużo tych znajdziek, jak na tego harda, nie? Nie wiem, no powiem bardzo. Ci. Spodziewałem się, że będzie naprawdę słabo z tymi apteczkami, a w tym momencie nie wiem ile mam. 28 małych i 22 duże. O właśnie, to my mniej więcej powinniśmy mieć tyle samo. O, zobaczymy, o właśnie, jak to wygląda no z apteczkami? Ja mam tak, 29 małych. To ja mam 28 małych. A widzisz, i 19 dużych. Ja mam 22 duże. What? To ja musiałam jakiś nie zebrać. What? Ale zawsze mówimy chyba sobie o znajdźkach, nie? Tak no mi się przynajmniej wydawało. Nie wiem, też czy gdzieś nie poolewałam czegoś. Możliwe, jak wczytywałaś. Bo mi się zdarza czasami, jak że... Jak wczytujesz, czegoś... albo coś się nie udaje, nie, to no, potem ale że po prostu aż olewa. Trzech? No to właśnie, dziwne. To dziwne. Nie wiem, dobra, potem będziemy to ogarniać. Mhm. Mamy. Dobra, to idziemy dalej. To jest jakaś sala. To jest jakiś blok chyba się wyróżniający. Pania? Tak, to jest do przesuwania. Jak wejdziesz do pomieszczenia po prawej stronie, tak, na podwyższeniu. Tak, na prawej stronie. Okej. No tylko mamy opcję pchać to do przodu. Tak, tylko pchamy. Jakaś kolejna sala. A, dobra, tu jest dźwignia taka na górze. Trzeba sobie ten klocek popchnąć aż pod tę dźwignię. No, widzę. No, sporo ciągania. No. Też wolę pchać niż ciągnąć, no a... tak. Boże, boję się, że pomijamy gdzieś sekret. No masakra. No coś długo, kurde... Poszanie.
Chociaż ten brąz powinien się jakoś tak pojawić na horyzoncie. No, to prawda. Ale naprawdę byłoby słabe, jakbyśmy w tym ostatnim zlamili levelu. Nie, no właśnie, nawet nie ma takiej opcji. Ja chyba bym wczytywał, nie wiem. Albo specjalnie nagralibyśmy to jeszcze raz. Albo po prostu odcinka, dograli. Pokazali, tak, gdzie były te sekrety. Bo aż żal. Ale zobacz, jakie to jest motywujące, jak masz jakieś takie trofea za to. To prawda. W ogóle śmieszne są te dźwignie, tak wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale bardzo takie, nie wiem, niespotykane, nie? Dobra, otworzyłem to przejście, tu jest apteczka i amunicja. Nie podoba mi się to pomieszczenie. Nie, dobra. Nie podnoś. Okej. Okay. Znaczy możesz podnieść i zobaczyć, co się stanie, nie? Jakaż. Ale no, nie radzę. Okej, okay, no to tylko pokażę widzom. To jest kolejny klocek do przesuwania. Ale powiem ci, musiało boleć. Tak, no. Tak popatrzałam to teraz. Oglądałam jakiś taki horror, że właśnie tak kobiety na fal nabijali. O Jezus, nawet mi nie mów, ja nienawidzę horroru. I na żywca tak aż przez gardło. O kurde, nawet to był nic taki nie straszny horror, taki o kanibalach. O fu. I to taki bardzo stary, co jest najśmieszniejsze. Taki bardzo stary. Nie wiem, czy nie lata 80 albo 70. No ja to omijam szerokim łukiem, takie nie filmy. Szczypali się, widzę. No, no tak, ktoś mnie poczęstował takim filmem. Nie, to ja jestem wrażliwy na takie rzeczy, powiem ci szczerze, że jak widzę gdzieś krew, flaki, to po prostu aż, nie wiem, no wiesz co, nie jest. Wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na suficie jest taki krzyżyk zaznaczony i chyba w to miejsce trzeba przesunąć ten krocek. Okej, jest. No, dzięki. Ależ proszę. Tam do samego końca i co się stanie? Może będziemy mogli wziąć znajdźkę, ale bez sensu. Tak? Dezaktywowała się ta pułapka? Nie wiem. No bo coś jest tutaj to. Idę sprawdzić. Nie, nadal zabija. A dobra, to nie podnoszę nawet. No ale coś się musiało stać. Ja nawet nie słyszałam żadnego dźwięku, żeby coś No ja też stało. Nie słyszałam. No, ale ej, źle zrobiłam. Nie tak. Za daleko to przesunęłam, głupia. A to jest bliżej? Tak. Faktycznie, ja też za daleko, nie wierzę w to, no po prostu. Ja myślałem, że do samego końca. Ja tak samo. To zostawił. Ja tak samo. O, teraz się coś zrobiło, coś się nie, obsunęło. Ale dalej zabija, to nie to. Tak, ale coś się innego zrobiło. Kurde. Ale w tej sali myślisz, czy gdzieś tam wcześniej? Jak coś, to się zaraz wrócimy, ale zaraz jeszcze się tylko rozejrzę. A tu jest jakaś wnęka no jeszcze. Właśnie, teraz tak ją zauważyłem. No, jest tu jakaś wnęka. Można gdzieś wejść, może tu się obsunęło. Może. No, zeskoczysz mi tam, Laro? Ona tak przodem nie może chce skoczyć. No, what the fuck. Może, ale nie tutaj akurat, nie wiem dlaczego. Dlatego, że tu się obsuwał ten klocek, nie? A, być to może. To ma znaczenie. Tu jest? Jezu, jak to jest. To no, ale tak mrocznie trochę. W sensie klucz. Nieładnie. No, jest. Ej, czy tu nie ma nic ukrywanego? To jest tak ciemno, ja tu zapalę flarę. Jakaś wnęka ukryta, ale kurczę, nie widzę. To jeżeli poziom trudności wzrasta z każdym levelem, to myślę, że w tym levelu te sekrety mogą być lepiej ukryte niż w poprzednim. Mogą być. Zdecydowanie. O, jak się wraca, to można zeskoczyć tak na tak. Główkę. Mm-hmm. To teraz podniesiemy to? Myślisz? No, spróbuj. Ja już moją nadziałam tyle razy. No kurde, cały czas nadziewa. Ej, ale... Czekaj. No? O, myślałam. Nie, bo tu jeszcze jeden jest taki... Tam skąd wysuwaliśmy ten głaz, jest jeszcze... Ten podest jest też takiej dziwnej... W dziwnej fakturze, ale nie da się tego przesuwać. O, dobra, no to co? Tu jest kolejna dźwignia na górze. Jak się wychodzi w ogóle z tej sali, gdzie przesuwaliśmy ten klocek, tak jak wychodzisz, to po prawej stronie na górze masz dźwignię. Nie wiem, czy to widzisz. Ale jak już wyszłam? Jak już wychodzisz w ogóle z tego pomieszczenia jeszcze tam dalszego, gdzie przesuwaliśmy ten... Boże, ten klocek, chciałem powiedzieć. Dobra, skrzyn. No idę. Jak będziesz miała wyjście, to po prawej stronie jest taka wnęka i tam na górze jest dźwignia. Okej. Okay. Tego wcześniej nie Ale było. Ale czopki. Chyba. Ty, może faktycznie, bo my byśmy przecież to zauważyli, no właśnie, chyba, nie? Też mi się tak wydaje. Może tam się też blok obsunął. Być może. No to suwamy, nie? No suwamy. Ale to pewnie jest tylko po te znajdźki. Tak mi się teraz wydaje, że to dezaktywuje tę pułapkę. Zróbmy to. Bo mamy też klucz. A widziałaś gdzieś dziurkę jeszcze na klucz? Nie.
No nic, trzeba pchać. A no, trzeba. Teraz tu... Chował. Dobrze, że i tak nie ma tutaj w tym customie dużo zagadek z przesuwaniem bloków, bo bym chyba padł. Wiesz co, wszystko tak... jestem w stanie przeżyć, tylko nie podwodne labirynty. No to ja akurat nie lubię przesuwać właśnie bloków, bo strasznie ona to mozolnie robi, nie? I tak się zawsze długo czeka. No a nie daj Boże, coś źle przesuń i rób to No odnowa, i rób nie? to od nowa, no, dokładnie. Dobra, przeciągam dźwignię, zaraz ci powiem, co się dzieje. Tak, dezaktywuje się pułapka. Tak naprawdę jak ktoś olewa znajdźki, to może sobie chyba to darować, bo tam jest chyba tylko apteczka i amunicja, nie? To mi wydawało. Tak, ale też żebyśmy się nie zdziwili, że tam będzie coś do podniesienia jeszcze. No zaraz zobaczymy. Nie, apteczka i amunicja. Okej. Okay. No chyba, że ta dźwignia też na coś innego oddziałuje, nie tylko na tę pułapkę, nie? No, też tak może być. Dobra, wychodzę stąd. Co my tu mamy jeszcze? Aha, widzę dziurkę na klucz. Dobra, już wychodzę. W ogóle wychodzimy. Tak, wychodzimy. Dobra. No dobra, no to używam. Gdzie ty ma... A, tu po schodach do góry, tak? Tak. A jest, widzę, faktycznie. Tak się dobrze rozglądałeś tutaj po tym pomieszczeniu, właśnie czy teraz nic tu nie pominęliśmy. Właśnie teraz się rozglądałem i nic ciekawego. Okej. Okay. Ale możesz jeszcze zerknąć. Dobra. Ale no raczej nic. Jakaś duża lokacja. No, widziałam, że chyba otwarta przestrzeń, tak? No to tu może być już sekret ukryty. W końcu mamy znajdźki jak coś. Chodzi to po prawej jest taka skrzynka. Tak. Teraz tak, wodę mamy. Jeszcze tu mamy? A, tam można wskoczyć. Jezu, ile to jest zakamarków. Pogubimy się. To jeszcze taka muzyka mi się włączyła. Co to jest w ogóle? Tu po prawej stronie jest taka głowa krokodyla. Widzisz to? To jest dźwignia? To jest w formie dźwigni? Widzę, czy co to widzę, jest? Widzę. No to jest. Możesz spróbować na to. Nie, wskoczyć. To nie jest dźwignia. Dobra. To jest w ogóle most. Spadłam, nie wiem, czy zauważyłaś. Taki, wiesz, do rozłożenia. Jaka muzyka. No. Klimatyczna bardzo, podoba mi się. O, flary znalazłem, znajdźkę. Są jakieś podwodne... Tak się na razie w wodzie, jak już wpadłam, to okay. Się rozglądam. Dobra, ja się rozglądam podwodne. Na razie na zewnątrz jakby. Na powierzchni. Muszę przyciszyć na górę. Tu jest amunicja do rewolweru znowu. Coś trzeba jest, będzie jak się przesłyszałem teraz tej muzyki, nagle takie... No. Odgłosy dziwne. Wiesz co mnie zastanawia? A tu na górze też jest ta głowa. Bo tu jest taka dziwna... Nie, to chyba nie jest za zastrzelenia. Ale co? Bo tych brązowych tutaj takich podwodnych drzwi nie da się zastrzelić z rewolweru. No nie wiem. Ale to tak by działało, że jakby... Znaczy się, ja już to robiłam w innym kastanie, także dlatego tak. No to możliwe. Ja to nie przypominam sobie takiego jeszcze rozwiązania, ale może faktycznie, bo ja tu na zewnątrz nic nie widzę, na powierzchni w sensie. Jeszcze Boże, tutaj klocek. Zapomniałam, zginęłam. Zapomniałam, że nie mam powietrza. Ulala. Tak się po prostu, wiesz, no wiem. Najarałam. Najarałam. No, już wiemy, co tam Deseo robi w międzyczasie, podczas grania. Kurde, teraz ja wpadłem do wody. A coś, jakieś znajdźki były? Nie. A no faktycznie są takie drewniane przejścia. Możesz jeszcze tam na powierzchni spenetrować, bo ja nie wiem, czy ja tam czegoś nie pominąłem. Tam tylko kilka znajdziek widziałem i praktycznie nic nie. Jest, da się te drzwi. Da się? Patrz, tak. Dobra, ja to loaduję. To spoko. W takim razie strzelam. A to trzeba się z dobrej perspektywy tutaj ustawić. Wiesz co, ja tutaj skaczę...
za tym mostem są takie wielkie donice z kwiatami, ja je przeskakuję i dopiero, że tak powiem, celuję sobie. Okej, ale pod tymi donicami też są przejścia jak coś, bo ja właśnie w nie strzeliłem, nie? Mhm. Dobra.